pracą artystyczną trudnię się ponad już tak w rzeźbie takiej monumentalnej dłużej ponad 17-18 lat, a w sumie pracuję w drewnie już 43 lata. Można powiedzieć, w większości to była rzeźba ludowa, małe figury, rzeźba sakralna, i płaskorzeźby, prawda. W późniejszym czasie, dopiero w latach 94-95, zacząłem już przeszedłem do figur plenerowych, czyli dużych figur. Największa, można powiedzieć, taka praca moja wykonana to był krokodyl nad Jeziorem Białym z dębu, 6,5 metra długości, także kolos. No, wszelkiego rodzaju prace powstawały związane z tematyką ludową na plenerach. Lubię tą sztukę ludową, dlatego że ona ma w sobie coś takiego innego, prawda? Można ją sobie interpretować na różny sposób, prawda? I pokazywać różne elementy, różne atrybuty ludzi, którzy pracowali na wioskach, na wsi, przy różnego rodzaju pracach. Lubię tą sztukę, nie powiem, ale i czasami są takie przedsięwzięcia, takie poważne, jak Jan Paweł II, czy jacyś rycerze. Jak to mówią, sapieżanin to jest dobry duch dla Kodnia. Każdy jeden, który tutaj był, coś po sobie fajnego zostawił. Zostawił serce, duszę. Do dzisiaj to wszystko gra. Jest to coś wspaniałego. Temat, który tutaj organizuje Centrum Kultury, jest bardzo ciekawy, niespotykany w tych stronach, prawda? Jako plener zostaną wykonane figury. Właśnie 11 figur związanych właśnie z tym panteonem sapieżyńskim. Jest to przedsięwzięcie, ktoś się tutaj, muszę powiedzieć, że zmobilizował i wziął na siebie odpowiedzialność, żeby coś takiego fajnie zrobić, nie? I cześć i chwała dla tych ludzi z właśnie z Centrum Kultury, no i dla władz, które się przechyliły do tego, bo wszystko, co robimy w swojej przestrzeni, to musi być zgoda i władz. Także duże dzięki za pomoc dla tych ludzi. Czujemy się dobrze, fajnie jest. Jest pogoda fajna, można robić krótkim rękawem. Warunki mamy super, jedzenie tak samo, nie narzekamy. Pomagają nam tutaj współpracownicy naszego pleneru, także jesteśmy za dobre. Jak powstaje rzeźba? Zobaczcie, na początku rośnie drzewo, później jest ścinane, zostaje takie drewno wycięte. To jest to. Przywożą tutaj do nas z placu takie drewno. Później pierwsza czynność, jaką robimy, to korujemy. Później bierzemy sobie, dajmy na to zdjęcie, czy tam jakiś rysunek, tak? I każdy sobie koduje kopiarkę 3D w głowie. Bierze piłę i tnie. I wychodzi rzeźba po dwóch dniach. I to jest najprostsza rzecz, najprostszy sposób, w jaki mogę wam powiedzieć, jak powstaje rzeźba. Tworzymy wszyscy, cała nasza grupa tworzy sagę sapiechów, którzy chyba tutaj mieli dosyć znaczący wpływ na miejscowość, tak, na Kodeń, na obszar. Jeśli chodzi o staż rzeźbiarski, mam najkrótszy tutaj z całej naszej grupy, bo rzeźbię tak intensywnie od 4 lat, dopiero wcześniej zajmowałam się malarstwem, więc
te 4 lata to taka dla mnie dosyć szybki, że tak powiem, rozwój w rzeźbie. Pracujemy piłami spalinowymi, łańcuchowymi, więc jeśli chodzi o pracę dla samej kobiety, to jest to ciężka praca, to nie ma co ukrywać. Mężczyznom jest o wiele łatwiej, bo tutaj cały dzień po prostu taką piłą trzeba machać w różnych kierunkach rzeźbiąc, więc faktycznie kobiet jest bardzo mało w Polsce. Jestem chyba jedną z 5, które zajmują się tą profesją. Odwaga, tak, przede wszystkim odwaga i do tego, żeby się nie bać narzędzi spalinowych i elektrycznych, bo pracujemy i piłami, i szlifierkami, i frezami, więc to po prostu przede wszystkim odwaga do narzędzi. Tak, mi przypadła akurat jedynej kobiecie, przypadła jedyna kobieta, więc tutaj to, co tworzę, to będzie ławka z Elżbietą, tak? Ławka, która będzie zawierała również oba herby, czyli herb Sapiechów i herb Kodnia. No w Kodniu super, super atmosfera, fantastyczna. Pogoda nam sprzyja, mamy prawie że lato. Naprawdę bardzo fajnie się pracuje, jakoś tak energia tutaj jest bardzo dobra. My z tą ekipą to już od wielu lat, ja znam ich nawet jeszcze za czasów, kiedy nie rzeźbiłam, ponieważ organizuję plenery rzeźbiarsko-malarskie i tak naprawdę bardzo często jesteśmy na plenerach właśnie w takim składzie jak tutaj u Państwa. Zresztą nasze rzeźby są i w Hannie, czyli bardzo blisko tutaj, i we Włodawie, i w Krasnymstawie, więc trochę tutaj rzeźb w rejonie zostawiliśmy. Ja jestem dyrektorem Biblioteki Centrum Kultury w gminie Wejherowo. Nasza gmina słynie właśnie z rzeźb, mamy bardzo dużo, praktycznie wszędzie, gdzie jest to możliwe, bo każde sołectwo ma swoje ławki, swoje rzeźby. Do tego wymyśliliśmy rzeźbione przystanki, więc przystanki autobusowe też są ozdobione rzeźbami. To jest nasz taki produkt lokalny. Właśnie ta saga to jest bardzo dobry pomysł. Myślę, że to będzie wzbudzało duże zainteresowanie wśród turystów przede wszystkim. A mamy nadzieję też, że może włodarze na tyle załapią bakcyla, że może i następne rzeźby powstaną. Malarstwo na pewno zdecydowanie to jest bardziej relaksacyjna profesja. Odpoczynek przy sztaludze, muzyka, spokój. Tutaj po prostu jest ciężka praca i trzeba bardziej myśleć, czyli większa adrenalina jest przy rzeźbie niż przy obrazach, tak? Bo w rzeźbie nie możemy się pomylić. W rzeźbie, w drewnie nie można popełnić błędu, trzeba bardzo ostrożnie pracować, bo każdy błąd kosztuje nas tym, że wygląda to, jak wygląda później. Od poniedziałku 8 kwietnia do 17 kwietnia tutaj u nas przed Domem Kultury odbywa się plener rzeźbiarski pod nazwą Panteon Sapieżyński. Efektem takim końcowym pleneru będzie stworzenie przez artystów, którzy tu pracują, Panteonu Sapieżyńskiego, czyli takiej kompozycji rzeźb wszystkich właścicieli Kodnia z rodu Sapiechów. Jest ich w sumie 11, 10 panów i jedna kobieta, Elżbieta Zbranickich-Sapieżyna, która była ostatnią właścicielką ziem kodeńskich. To jest grupa rzeźbiarzy, która współpracuje ze sobą już od wielu lat. Jeżeli ktoś był w Hannie, to na pewno zwrócił uwagę na ostatnią ich pracę, czyli pomnik Powstania Styczniowego, który ustawiony jest niedaleko kościoła w Hannie. Pochodzą z różnych części Polski. Jest pan z Rybnika, jest pan z Jabłonia, jest pani z Wejherowa. Pomysł na plener przyszedł mi do głowy w drugiej połowie ubiegłego roku, gdzieś tak na przełomie września i października. Wówczas zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób można go zrealizować i skąd pozyskać środki. A z kolei na początku obecnego roku nadarzyła się bardzo fajna okazja, aby to zrealizować, ponieważ decyzją Rady Powiatu Bialskiego rok 2024 został ustanowiony Rokiem Lasów Polskich. Z kolei Urząd Marszałkowski w Lublinie rok 2024 ustanowił rokiem jubileuszowym 550-lecia utworzenia województwa lubelskiego. Także nasz plener bardzo fajnie wpisuje się w obchody obu tych jubileuszy i dlatego też jest to bardzo fajna okazja, żeby zrealizować takie przedsięwzięcie. W efekcie końcowym tutaj obok będzie ustawiona kompozycja właśnie 11 rzeźb. Jest 10 właścicieli Kodnia z rodu Sapiechów, panów, którzy będą stali, ustawieni w takim półokręgu.
a przed nimi w postaci siedzącej będzie przedstawiona Elżbieta Zbranieckich-Sapierzyna. Po obu stronach Elżbiety będą ławeczki, na których będzie można sobie przysiąść i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z kodańskimi sapiechami. Uroczyste odsłonięcie nastąpi 7 czerwca bieżącego roku. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ tego dnia przypada 513. rocznica uzyskania przez Kodeń praw miejskich. Dlatego też właśnie tego dnia z jednej strony będziemy świętować kolejną rocznicę nadania praw miejskich, a z drugiej strony odbędzie się także uroczyste odsłonięcie Panteonu, na które już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy.